Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy w Bubble zrobić logowanie i rejestrację pod jednym, tym samym przyciskiem. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku oczywiście ustawimy sobie layout naszej strony, na przykład na kolumn. Ustawimy sobie teraz tutaj grupę, w której też ustawię kolumn na środku. Niech ma szerokość, np. dokładnie 600 pikseli. Wysokość ustawimy sobie później dociągającą, dopełniającą marginesy 10-10 dookoła. Potrzebujemy dwa inputy, które pozwolą nam wziąć nasze dane od użytkownika, login i hasło. Więc pierwsze będziemy mieli e-mail. Tutaj wpiszemy sobie typu e-mail. Następnie to pole jest wymagane. Ustawimy tego wysokość minimum 50 pikseli, szerokość od 0 do nieskończoności, więc nam się tutaj powinno rozciągać. I ustawimy sobie też ten layout tego na środku tutaj i zaznaczymy, że było dokładnie 50 pikseli, więc mamy pierwszy element. Tutaj w tej naszej grupie jeszcze możemy dodać sobie przestrzenie pomiędzy elementami 10 pikseli oraz na samej górze tekst welcome typu na przykład H1, też pełna szerokość od 0 do nieskończoności. Fit with to content ustawimy na środku, wysokość od 0 do nieskończoności i ustawimy to na samej górze, więc będzie pierwsze. Duplikuję ten nasz e-mail za pomocą Ctrl-D skrótu, zmieniam, żeby to było hasło, żebyśmy też wzięli od naszego użytkownika hasło, jest password. No i na samym dole potrzebuję jeszcze przycisk register or login. Ustawimy go tak samo na środku, tutaj środek. Od 0 do nieskończoności, fit with to content i wysokość ustawię sobie 50 pikseli. Jest na samym środku, to teraz jeszcze grupę zaznaczę, żeby też było od 0 do nieskończoności, aby mi się ładnie dopełniało i też dodam sobie paddingi 10, 10, 10, 10. OK. Mamy szybko zrobiony formularz kontaktowy. To teraz, jak naciśniemy sobie przycisk register, to pójdziemy sobie do naszego workflow i zrobimy akcję log the user in, czyli zalogujemy naszego użytkownika i tutaj wpiszemy sobie w input email value, w hasło wpiszemy password value, ok, i zrobimy też rejestrację naszego użytkownika, więc zrobimy sign the user up, bo w jednej akcji robimy dwie rzeczy, więc też w email wpiszemy to, co jest w input email value, a w password zrobimy to, co jest w haśle. I kiedy będziemy robili tę akcję? No cóż, rejestrację zrobimy wtedy, kiedy nie ma naszego użytkownika w bazie danych, więc pójdziemy sobie do bazy danych, do search for i poszukamy sobie użytkownika o e-mailu równym to, co jest w naszym input, input email value. OK? I to samo zrobimy sobie zaraz w logowaniu. Więc jeżeli nikogo nie ma, liczba takich użytkowników o tym mailu jest równa 0, to wtedy zrobimy rejestrację. Kopiuję cały ten warunek, wklejam je teraz do logowania. I to zrobimy, tutaj to logowanie, kiedy jest więcej niż 0 naszych użytkowników. I na koniec zrobimy jeszcze wyświetlanie tekstu. W tekście wyświetlimy current user email, aby zobaczyć, czy nam się udało zarejestrować lub zalogować użytkownika. Layout tego jeszcze ustawimy od 0 do nieskończoności. Też niech będzie na środku od 0 do nieskończoności. No i też damy jakieś margines 20, 20, 20. Fit with to content jeszcze zaznaczę, jest na samym środku i też wielkość tego na przykład H2. I teraz możemy przejść i zacząć testować naszą aplikację, zobaczyć jak to działa. Zróbmy preview. Wpiszmy sobie jakiś e-mail, bla bla bla, małpa.com, skopiuję go sobie i damy sobie jakieś hasło. Register, zobaczmy co się dzieje. Mamy sobie nasz wpis. Jeszcze w międzyczasie pójdziemy do naszej bazy danych i dla tego tutoriala usunę reguły prywatności całkowicie, żeby każdy użytkownik mógł widzieć wszystko. Tutaj odświeżamy. Widać, że udało nam się zarejestrować. Nie mamy żadnego błędu. Wyłącz tryb debug jeszcze. Pójdziemy jeszcze do bazy danych. Zobaczymy sobie, co jest w naszej bazie danych. Update'a, users, mamy jednego użytkownika. Zrobimy sobie jeszcze teraz przycisk wyloguj, żeby spróbować się wylogować. Log out. Ustawimy start edit workflow i jak jego klikniemy, to znowu zrobimy wylogowanie naszego użytkownika. OK. F5. Zróbmy kolejny test. Wylogowuje się. Mamy pusto, nie mam żadnego tekstu, więc znowu daję sobie tego samego użytkownika.
wpisuję jego, powiedzmy, złe hasło teraz. Zobaczcie, mam informację, że nie znaleziono takiego użytkownika z takimi kredensialami, bo nie ma kogoś takiego. To jest dobry błąd, powinniśmy go jakoś ładnie obsłużyć, ale tak w robionej aplikacji w Babu właśnie coś takiego dostajemy na dzień dobry. Teraz wpisuję dobre hasło, robię login register, jesteśmy zalogowani, no i zobaczmy jeszcze w naszej zakładce update'a, w bazie danych, czy mamy dwóch użytkowników takich. Nie, mamy jednego użytkownika, jest super. To jeszcze jeden test, zrobimy sobie kogoś innego, damy znowu hasło, jest, znowu jesteśmy kimś innym. Zobaczmy, pójdźmy do bazy danych, mamy dwóch użytkowników, znowu możemy się wylogować, zarejestrować i znowu zalogować. Więc tym sposobem mamy znowu dwóch użytkowników i tak zrobiony właśnie workflow pozwala nam zrobić pod jednym przyciskiem tutaj logowanie lub rejestrowanie bez konieczności robienia dwóch oddzielnych formularzy i dwa razy wpisywania tych samych rzeczy przez naszego użytkownika, bo powiedzmy zapomniał, czy się już zarejestrował do naszej aplikacji. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!